bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Mówię was, wtedy, kiedy jest to postępowanie. To postępowanie teraz miało miejsce. Byłem z panią mecenas. Cały czas się upieram, zajmuję takie stanowisko, że niech wnioskodawca, czyli gmina żydowska, udowodni nam, że na dzień 1 września 1939 roku stała z Bożnica. Nie potrafię tego faktu udowodnić. W ten oto sposób ta komisja nie jest w stanie wydać orzeczenia. Orzeczenie zapadnie, bo już to nam zasygnalizowała komisja. Za dwa miesiące, już bez udziału uczestników postępowania. Co nam grozi? Nam jako gminie to nic. Ustawa jest tak skonstruowana, że wnioskodawca, czyli gmina żydowska, ma następujące roszczenie. Już udowodni, tak, że na danej działce stał ich objem w postaci czy synagogi, czy zbożnicy, bo takim objęciem kultu religijnego, no to wtedy przysługuje zwrot działki. To się tak nie stanie, bo u nas już jest ta działka realizowana przez zadania publiczne. Jeśli się nie da działki zwrócić, działkę zamienną trzeba dać, tak? A jeśli się tego nie da zrobić, to przysługuje roszczenie z budżetu państwa w postaci odszkodowania wojewody. Czy gmina Śląska w moim przekonaniu ma szansę, żeby uzyskać ewentualnie, jeśli w ogóle coś uzyska, to odszkodowanie od wojewody mazowieckiego? Dla nas, dla gminy, w najgorszym przypadku to postępowanie może skończyć się tak. Tak jest moje odczucie po tych postępowaniach. Ja planuję. To jeszcze nie trzeba budować, bo wzrośnie warto. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.